Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Zielona modernizacja jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi Polska w kolejnych latach. Zielona modernizacja jest niezbędna ze względu na postępujący kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności, ale jest także niezbędna, jeśli polska gospodarka ma nie pozostać w tyle w stosunku do gospodarki europejskiej czy światowej. Oczywiście zielonej modernizacji nie przeprowadzimy bez kosztów, ale żeby ją przeprowadzić, potrzebny jest zielony budżet, który zabezpieczy interesy społeczne, rozwój gospodarki i ochronę środowiska. A przedstawiony przez rząd Zjednoczonej Prawicy budżet nie ma nic wspólnego z zielonym budżetem. Zacznijmy od energetyki i klimatu. Utopiliście miliardy w Ostrołękę. Robicie wszystko, by płacić kary za Turów, a daty odejścia od węgla w energetyce jak nie było, tak nie ma. Emisje dwutlenku węgla spadają za wolno, a za to rosną ceny handlu emisjami, a tym samym rachunki za prąd dla Polek i Polaków. Rachunki za prąd w tym roku były już o 10% wyższe niż rok wcześniej, a w przyszłym roku możliwe, że urosną nawet o 30%. O 16% rosną ceny gazu. Wysokim cenom gazu towarzyszy wzrost cen węgla, który musimy sprowadzać do Polski. Tylko w pierwszym półroczu tego roku do Polski przyjechało 6 milionów ton węgla, z czego 4 miliony ton sprowadziliście z Rosji. To wszystko jest efektem 6 lat waszych rządów. Waszych rządów, które zatrzymały rozwój energetyki wiatrowej, a teraz chcą pogrążyć fotowoltaikę, które wciąż hamują rozwój energii ze źródeł odnawialnych. A to właśnie OZE pozwoli nam odejść od węgla i sprawi, że będą niższe ceny energii. Przedstawiony przez was budżet pokazuje, że nie macie zamiaru postawić ani na czyste powietrze, ani na czystą energię, ani też zrekompensować drastycznych podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych. Jedyne, co proponujecie w tym budżecie, to kontynuacja polityki czarnej od węgla, gęstej od smogu i mrożącej krew w żyłach jak ceny energii. A teraz ochrona środowiska i przyrody. Chwalicie się, ile to dodatkowych pieniędzy przeznaczycie na parki narodowe w 2022 roku. Więc pytam zatem, gdzie są pieniądze na obiecane nowe parki narodowe? Gdzie pieniądze na powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego? Gdzie pieniądze na stworzenie Turnickiego Parku Narodowego? Nie ma ich w tym budżecie. Nie ma w nim też dodatkowych środków na parki krajobrazowe, na rezerwaty przyrody, na pomniki przyrody. Nie ma środków dla RDOŚ-ów na opracowanie planów ochronnych dla obszarów Natura 2000. A tylko przypomnę wam, że 9 czerwca Komisja Europejska ogłosiła wszczęcie przeciwko Polsce procedury naruszenia prawa właśnie w tej kwestii. Czy naprawdę, zanim uwzględnicie takie rzeczy w budżecie, to musicie czekać, aż TSUE nałoży na nas kolejną karę dzienną? Chcecie drugiego Turowa za pół roku? To po prostu greenwashing. To, co planujecie w zakresie ochrony przyrody i środków na to, to jest nic innego jak greenwashing. Tak samo zresztą jak i w transporcie. Tyle mówicie o wykluczeniu komunikacyjnym, ale nic nie robicie, żeby dofinansować transport publiczny. O połowę więcej przeznaczacie na drogi niż na kolej. Tyle samo przeznaczacie na przewozy autobusowe w momencie, kiedy tak wiele gmin w Polsce jest wciąż wykluczonych komunikacyjnie. Swoją butą względem Unii Europejskiej i swoim polskim nieładem ograniczacie rozwój transportu publicznego samorządom. Gdzie są rekompensaty dla samorządów na budowę nowych linii tramwajowych i na wymianę taboru? Nie ma ich w tym budżecie. Krótko podsumowując, wasz projekt budżetu na przyszły rok jest najlepszym świadectwem waszej polityki.
polityki szkodliwej dla Polek i Polaków i ich domowych budżetów, polityki szkodliwej dla samorządów, polityki szkodliwej dla gospodarki i rolnictwa, szkodliwej dla klimatu i środowiska, szkodliwej dla Polski. Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Wiesław Janczyk, Prawo i Sprawiedliwość.